to ile ktoś zarabia, to jest jedno, tylko zarobki nam niewiele mówią. Sporo nam mówią koszty w tym kontekście, że my potrafimy spojrzeć w koszty innej osoby i powiedzieć, ok, no dobra, podobny styl życia, bo ja z grubsza na jedzenie miesięcznie wydaję tyle samo, tak? Albo też uważam, że... A ile wydajesz ty miesięcznie na jedzenie? Ja mam my mamy czteroosobową rodzinę, w zasadzie z prawie dorosłymi dziećmi w tej chwili, więc... Dużą burzę wzbudziła taka rozmowa z Elonem Muskiem, szefem Tesli, SpaceXa i tak dalej, który zastanawiał się publicznie, ile czasu on musi przeznaczyć na obsługę swojej dziewczyny, czy tam swojej żony, żeby ona była zadowolona, ale jednocześnie, żeby nie poświęcić na to zbyt dużo czasu, nie? Wow, Boże, to jest straszne, co ty mówisz, że tego wszystkim mówisz. I on się zastanawiał, czy tam, nie pamiętam, czy 4 godziny tygodniowo wystarczą, nie? Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Michał Szafrański pokazuje Polakom od lat, jak ograniczać wydatki i rozsądnie wydawać pieniądze. Jego blog oraz kanał na YouTubie nosi nazwę Jak oszczędzać pieniądze i pomógł mu w zdobyciu prawdziwej fortuny. Co ważne, swój sukces odniósł w zgodzie z własnymi zasadami, a w rozmowie ze mną nie ukrywa, że nie odpuszcza żadnej okazji na optymalizację wydatków. A jeśli ty, drogi widzu, masz jakieś wolne środki i zastanawiasz się, na co je spożytkować, to zachęcam Cię do wzięcia udziału w licytacji, którą przygotowałem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po wygraniu aukcji, do której link znajdziesz w opisie, będziesz mógł wystąpić w odcinku mojego programu i zrobię z Tobą pełnoprawny wywiad. A kasa trafi do potrzebujących. Jest to trzecia akcja charytatywna, w której biorę udział w ostatnich 12 miesiącach. Pomagałem już kilku fundacjom, a wszystkim przeciwnikom WOŚP-u polecam znaleźć sobie inną, godną zaufania organizację i przelanie pieniędzy na szczytny cel. Pytałeś mnie o to, o czym dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać, więc widzom też chciałbym w dwóch słowach powiedzieć, na czym w dniu dzisiejszym najbardziej zależy. Mhm. Chciałbym się dowiedzieć nieco na temat Twojego funkcjonowania w kontekście takim biznesowym, jeśli chodzi o działalności blogerskie, czy też vlogerskie, bo ostatnimi czasy Twój kanał funkcjonuje. Chciałbym z Tobą porozmawiać na temat tego, jak umiejętnie kształtować markę osobistą, bo Ty wydaje się, że jesteś mistrzem w tym, jeśli wziąć pod uwagę Twoje dochody, o których opowiadasz, związane z pracą na YouTubie czy w blogosferze. Mówisz o 7 milionach złotych. Przychodu. Przychodu, więc wiadomo, są też jakieś koszta. Natomiast... I teraz poczekaj, od razu skonkretyzujmy, nie? Bo to ja wiem, że zawsze oglądający się zastanawiają, dobra, przychody, takie proste do nadmuchania pojęcie, ale kosztów w tym okresie było, przychodów było więcej niż 7 milionów, tam powiedzmy 7,5 miliona przez ostatnie 5 lat prowadzenia mojej firmy. Kosztów było niecałe 2 miliony, także dochód to jest ponad 5 milionów złotych. No ale co się składa na Twój koszt? Bo mi się wydaje, że większość youtuberów, blogerów nie ma kosztów, kupić komputer, tak. Nie ma kosztów. Stąd też ciężko im prowadzić działalność gospodarczą i rozliczają się na podstawie 50% kosztów uzyskania przychodu. Dokładnie. No ja prowadzę działalność gospodarczą. Dla mnie kosztami są przede wszystkim wszystko, co jest... Znaczy inaczej. Dzisiaj mam produkty, które są książkami, fizycznymi książkami. Ja te książki muszę wydrukować w drukarni. Musiałem zamówić ich skład, redakcję, korektę, zaprojektować okładkę. Muszę je gdzieś też magazynować i muszę płacić za logistykę związaną z wysyłkami tych książek. Do tego wszystkiego muszę mieć własną infrastrukturę, typu sklep internetowy i tak dalej. Można powiedzieć, że te koszty sklepu internetowego one są niskie, ale jeżeli spojrzymy na obsługę, czyli support dla klientów, to jest coś, co jednak kosztuje. Znaczy, ktoś to musi fizycznie robić. Na szczęście ja tego nie robię, bo tak sobie organizuję mój biznes, żeby on był trochę na automacie, żeby działał w taki sposób, że mnie nie angażuje, ale tym osobom płacę. No same koszty wysyłania książki, czy logistyki z tym związanej, to jest kilkaset tysięcy złotych, tak, na przestrzeni ostatnich 2 lat. Więc powiedziałbym, że jednostkowo to jest największy koszt, czyli logistyka jest największym kosztem, a takie koszty jednorazowe, typu, że sobie kupiłem sprzęt do podcastowania, płacę za infrastrukturę bloga, no to nie są duże koszty. Oczywiście. Drugi istotny koszt to jest opłacenie reklamy na Facebooku.
Czyli ja chcę docierać poza te osoby, które dzisiaj czytają mojego bloga czy słuchają mojego podcastu, chcę docierać do nowych osób, czyli żeby do nich dotrzeć z komunikatem o tym, że mam fajnego bloga, że mam fajne produkty w postaci książek, no to po prostu za tą reklamę muszę płacić. I to jest powiedzmy jakieś na przestrzeni ostatnich 5 lat, to jest jakieś 150 tysięcy złotych wydane można na reklamę na Facebook. Czyli mógłbyś kupić niezły samochód w salonie zamiast inwestować, ale to by nie było tobie bliskie, ponieważ samochód to jest luksus, którym ty gardzisz i musisz zarobić 5 razy więcej, żeby sobie na coś takiego luksusowego pozwolić. Dobrze, ja te wszystkie zdania znam. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego jesteś tak naprawdę jedną z niewielu osób w Polsce, która w tak otwarty sposób mówi o swoich dochodach, przychodach? Ludzie nie lubią tego robić. Wiadomo, że twój profil kanałów w mediach społecznościowych jest taki, że wypadałoby powiedzieć, że jednak mam odpowiedni jakby bagaż doświadczeń, żeby wam coś radzić. Tak, więc ty musisz trochę wizerunkowo też o tych pieniądzach mówić, ale pokusa, żeby powiedzieć, że się zarobiło więcej niż w rzeczywistości, może wystąpić, bo przecież nikt tego nie zweryfikuje. Ale ja nie mam problemu, żeby mówić, jak rzeczywistość naprawdę wygląda, w tym sensie, że te kwoty uważam, że są na tyle spektakularne, że tutaj nie ma się czego wstydzić z jednej strony, a z drugiej strony po co to koloryzować, nie? Znaczy, jakbyś na to nie spojrzał, nawet gdyby ta kwota była o połowę niższa, to i tak ona jest spektakularna. Słuchaj, ostatnio widziałem się z właścicielem organizacji KSW, który siedział na twoim siedzeniu, a potem za kółkiem Malucha i powiedział mi, że małe kłamstwa budują wiele biznesów w tym kraju. Ja uważam, że zaufanie do mnie to jest ta najcenniejsza rzecz, którą się cieszę. To znaczy, to jest właśnie to coś, co powoduje, że ludzie sięgają po moje informacje i są gotowi brać je w pewnym sensie bezkrytycznie. Co ja zawsze odradzam też, nie? Ale kluczowe jest dla mnie to, że jakby są w stanie zaufać mi na tyle, żeby nie kwestionować tego, co ja piszę po prostu. Okay. A dlaczego? Dlatego, że nigdy mnie nie przyłapano na kłamstwie. To znaczy, to jest coś takiego, że ja po prostu podaję informacje takimi, jakimi one są. Teraz ja uważam, że przez długi okres czasu nie da się kłamać. To znaczy, to jest tak, że w krótkim dystansie czasowym jesteś w stanie popełniać mniejsze, większe oszustwa i tak dalej. Ale jeżeli grasz w taką długoterminową grę, to nie jesteś w stanie oszukiwać, bo po prostu sam się pogubić w tych swoich kłamstwach. I wiesz, ja jestem prostym człowiekiem, wiodę proste życie. Jak chcę coś powiedzieć, to mówię tak, jak jest, a jak nie chcę czegoś mówić, to po prostu tego nie mówię. Po co mam kłamać? Znaczy, po co mam sobie życie komplikować, nie? Że kiedyś, gdzieś za 3 lata czy za 5 lat też powie, wiesz co, ale wtedy mówiłeś inaczej, tak? Ale wiesz, ludzie się zmieniają swoje zdanie. To, ale są jakby to Petru jest... kiedyś powiedział w kontekście kredytów, że się mylił, prawda? Więc... Tak, ale czym innym jest to, że mówisz jakąś swoją opinię, swoje zdanie, a czym innym jest, że świadomie kłamiesz, a później podajesz zupełnie inne informacje. Ja operuję na kwotach. I teraz wiesz, można sobie sprawdzić, co pisałem w 2012 roku na blogu o swojej wartości netto chociażby i zweryfikować, na ile ona się przez te 5 lat zmieniła. Jeżeli ktoś by był bardzo wnikliwy, to nawet by sprawdził, czy przychody, które publikuje, jeżeli się je zsumuje i dochody, które za nimi stoją, tak, jeżeli się je zsumuje, to czy rzeczywiście zgadzają się z kwotami, które podaję teraz, nie? W oparciu o to, co podawałem kiedyś. Teraz pytałeś, dlaczego ja w ogóle zdecydowałem się na to, żeby takie informacje publicznie podawać? No bo to też rodzi pewne zagrożenie dla ciebie, dla twojej rodziny, zawiść, kontrole zwiększone z Urzędu Skarbowego. Owszem. To jest polska rzeczywistość, nie tylko polska. Owszem, ale ty wiesz, też wiesz, ja z drugiej strony wychodziłem wtedy, jak zaczynałem z blogiem, z takiego założenia, że żeby kogoś czytać, kto pisze na tematy finansowe, to ja jako czytelnik chcę wiedzieć, czy ta osoba jest podobna do mnie, czy nie. Czy te mądrości, którymi się dzieli, mądrości w takim dużym cudzysłowie, nie? Tak. Którymi się dzieli, to jest coś, co ja mogę próbować zastosować u siebie, czy wręcz przeciwnie, na przykład, nie wiem, to jest właśnie taki studenciak, którym jest, nie wiem, 20 lat młodszy ode mnie, ale się wymądrza na temat tego, jak inwestować, bo w portfelu inwestycyjnym ma już całe 2,5 tysiąca złotych, nie? No sorry, jak się operuje trochę większym kapitałem, to jakby zupełnie innymi regułami, czy zupełnie inne priorytety się po prostu ma w zakresie inwestowania. I mi zależało na tym, żeby inni mogli mnie łatwo poznać. Jak kogoś łatwo poznać od strony tej finansowej? No spojrzeć w jego finanse. I teraz wiedziałem też, że to będzie takim dosyć dużym wyróżnikiem, bo nikt w Polsce tego nie robi. Albo mało osób dzieli się publicznie, wiedzą o tym, ile ich życie z jednej strony kosztuje. Bo ja uważam, że to, ile ktoś zarabia, to jest jedno. Tylko zarobki nam niewiele mówią.
sporo nam mówią koszty w tym kontekście, że my potrafimy spojrzeć w koszty innej osoby i powiedzieć, ok, no dobra, podobny styl życia, bo ja z grubsza na jedzenie miesięcznie wydaję tyle samo, tak? Albo też uważam, że... A ile wydajesz ty miesięcznie na jedzenie? Ja mam my mamy czteroosobową rodzinę, w zasadzie z prawie dorosłymi dziećmi w tej chwili, więc to jest tak, że my wydajemy od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy złotych miesięcznie na jedzenie. Trudno mi jest złapać tą perspektywę taką kosztów naszych stałych, dlatego że mam wiele kosztów, które można powiedzieć są związane z inwestycjami, które są również rozliczane z majątku prywatnego, tak bym powiedział, nie? Czyli na przykład mieszkania na wynajem to jest coś takiego, co jest w majątku prywatnym i tam są te przychody. I teraz, ale wyłączając powiedzmy czynsze, opłaty za tamte mieszkania i tak dalej, to nasze koszty są miesięczne, znowu, drugie zastrzeżenie, którego dokonam, ja mówię o kosztach średniorocznych, miesięcznie. Co to znaczy? Że jak wjeżdżasz na wakacje, na których wydajesz na przykład 20 tysięcy złotych, to ja to dzielę na 12 miesięcy, tak? Czyli znowu, to są uśrednione koszty. Jasne. To te koszty są na poziomie, powiedzmy, około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Okay. Za czteroosobową rodzinę. Kosztów takich niezwiązanych z takim, nazwijmy to, fajniejszym stylem życia, to myślę, że zamykamy je na poziomie 8 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Mhm. Czyli wyłączamy te wszystkie koszty. Trzeba wziąć pod uwagę, że, i to też dokonam takiego zastrzeżenia, że mamy dwa samochody, w związku z tym, wiesz, no, koszty ubezpieczeń, koszty paliwa i tak dalej, to wszystko jest już w tym wliczone. Pewnie. Nie? Michał, pytam Cię o to nie bez powodu, jak się pewnie domyślasz. Jesteś osobą, która mnie przynajmniej kojarzy się z Excelem, z kalkulatorem, z chłodnym, analitycznym, matematycznym umysłem. A masz dzieci, masz rodzinę. Przecież to nie jest dobry ekonomicznie ruch. Więc chciałbym poznać tę Twoją taką naturalną, ludzką stronę i dowiedzieć się, skąd pomysł na to, żeby człowieka tak pragmatycznego wpasować w rodzinne takie szranki. Realia, i żeby nie był takim cebularzem i ścibularzem i sknerą po prostu. Bo ja znam osoby, które się nie decydują na dziecko z tego względu, że właśnie... To jest straszne. To, co mówisz, jest straszne. Jest tak, no. To jest straszne. Znaczy, moja filozofia życiowa jest prosta. Znaczy, ta moja dzisiejsza skrupulatność, ona wynika z tego, że ja lubię mieć poczucie kontroli i wiedzieć, że na wszystko mnie stać. Nie? To jest absolutnie kluczowe. Czyli nie lubię takiej sytuacji, w której jakby nie wiem, na czym stoję. Nie? I ja myślę, że każdy z nas dąży do takiego poczucia bezpieczeństwa. Tylko u mnie to się też sprowadza do tego, że ja po prostu chcę wiedzieć, że z jednej strony żyję na tyle oszczędnie, na ile się da, po to, żeby mieć pieniądze na wydawanie na te rzeczy, które najbardziej lubię. Rozumiem. Ja nie mam problemu, żeby pojechać na wakacje, na których wydam 30 tysięcy złotych, tak? Czy to jest mądre, czy nie w dzisiejszych czasach, kiedy można bardzo tanio podróżować po całym świecie? Ja od razu powiem, ja nie lubię podróżować po całym świecie. Ja jestem zdecydowanie Europejczykiem. Ja jeżdżę tam, gdzie jestem w stanie dojechać samochodem, bo nie lubię latać samolotami. Takie podróże kosztują, nie? Zwłaszcza jeżeli chcemy się zatrzymywać w fajnych hotelach, nie? I jednocześnie mieć taki komfort, że nie jedziemy gdzieś na takie wczasy, nazwijmy to, zorganizowane, tylko jedziemy sobie w tur, w którym stajemy po 2-3 dni w dobrych czterogwiazdkowych, powiedzmy, hotelach albo dobrych trzygwiazdkowych hotelach, nie? Bo to też można fajnie znaleźć. I teraz, jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, to ja zawsze dążyłem do tego, żeby mieć wystarczająco dużo pieniędzy na to, co uważam, że dla mnie osobiście jest w życiu fajne. Czyli rodzina jest taką nadrzędną wartością. Oczywiście, że rodzina jest nadrzędną wartością. Wiesz, jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ja wyszedłem za mąż? Nie, ja się ożeniłem. Moja żona wyszła za mąż. Moja żona wyszła za mąż, ja się ożeniłem. Patrz, kurczę, aż się poplątałem. Jak miałem 23 lata, ponad 20 lat jestem szczęśliwym małżonkiem. Mamy dwójkę dzieci, wiesz, jakby nigdy pieniądze nie były taką podstawą do myślenia o tym, że na przykład czegoś sobie odmówimy. Oczywiście w skali makro, jak na to spojrzysz, no to wiadomo, że nie przeprowadzaliśmy się do olbrzymiego mieszkania, bo po prostu nas na to nie było stać. I dobrze o tym wiedzieliśmy, że najpierw trzeba zapracować, a dopiero później można się do takiego mieszkania wprowadzić. Już mieszkanie, w którym teraz mieszkamy, 120-metrowe, w gruncie rzeczy kupiliśmy za gotówkę. Zauważyłem, że wiele osób mówi o tym właśnie, odnosząc jakiś sukces komercyjny, że pomagać to one będą swojej żonie albo przede wszystkim sobie, a dzieci to już muszą same zrozumieć wartość pieniądza. Tak, ale to nie jest tak, że bo pomagać, a przekazywać pieniądze to są dwie różne rzeczy. Znaczy, pomagać swoim dzieciom będę do końca swojego życia, na tyle, na ile potrafię, ale uważam, że mądra pomoc nie polega na przekazywaniu pieniędzy, tylko przekazywaniu pewnych umiejętności, wspomaganiu swoją wiedzą, pomaganiu w tym, żeby one rosły, tak? Czyli żeby dzieciaki
były w stanie poradzić sobie samodzielnie. Myślę, że to jest jakby kluczowa umiejętność. No słuchaj, jak mają druga takiego rzecz, ojca, to już nie mają wyjścia. No. Druga rzecz, chociaż wiesz, często się mówi, że najciemniej pod latarnią i trochę też tak jest, mówiąc zupełnie uczciwie, w tym sensie, że ja jestem mocnym pracoholikiem, ja siedzę z nosem w pracy, a dzieci w pewnym sensie rozwijają się niezależnie ode mnie zupełnie, nie? I to nie jest tak, że ja tam w jakiś mocny sposób wpływam na nie. Jestem do dyspozycji, ale to nie znaczy, że uzurpuję sobie prawo do tego, żeby gdzieś nam w życiu konkretnie popychać. Uważam, że każdy tą swoją drogę musi znaleźć sam. Jednym z największych darów, które otrzymałem od moich rodziców, to jest to, że tolerowali moje różne fanaberie i moje różne pomysły na to, co ja chcę robić. I zastanawiam się, czy ja bym był tak tolerancyjny, czy ja jestem tak tolerancyjny w stosunku do moich dzieci. W tym sensie, że moi rodzice pozwalali mi popełniać różne błędy i myślę, że to jest największy dar, jaki od nich otrzymałem. No dobra, ale powiedz mi, czy w ogóle jest to możliwe, żeby być dobrym ojcem i być jednocześnie pracoholikiem? Z moich doświadczeń wynika, że niekoniecznie. Wiesz co, można być pracoholikiem, tylko trzeba w tym wszystkim wydzielić i wykroić trochę czasu dla najbliższych. I to trochę czasu, ja pamiętam taką dużą burzę wzbudziła taka rozmowa z Elonem Muskiem, szefem Tesli, SpaceXa i tak dalej, który zastanawiał się publicznie, ile czasu on musi przeznaczyć na obsługę swojej dziewczyny, czy tam swojej żony, żeby ona była zadowolona, ale jednocześnie, żeby nie poświęcić na to zbyt dużo czasu, nie? Wow, Boże, to jest straszne, co ty mówisz, że tak o wszystkim mówisz. I on się zastanawiał, czy tam, nie pamiętam, czy 4 godziny tygodniowo wystarczą, nie? Coś w tym stylu. I teraz, wiesz, możesz się bulwersować i myśleć, wow, jak to jest strasznie mało i tak dalej. Ale teraz jak sobie podzielisz to na cały tydzień i pomyślisz, że tak naprawdę ile czasu spędzasz z najbliższą sobie osobą, tylko takiego prawdziwie jakościowego czasu. Nie, że siedzisz z telefonem komórkowym i tam sobie przeglądacie obydwoje telefon komórkowy, tylko rzeczywiście przeznaczacie ten czas na bycie ze sobą, na porozmawianie ze sobą, na, wiesz, na inne formy spędzania miło czasu i się nagle okazuje, że na przykład to jest godzina dziennie, tak? Godzina, tak? To jest 7 godzin tygodniowo. To jest raptem 2 razy więcej niż ten Elon Musk chciał z tą osobą spędzać, nie? Tak, tak, ale ja się bardziej oburzyłem nie nad tym, że mówimy o 4 godzinach, tylko że wszystko jest tak, wiesz, analityczne. On ma takie podejście, powiem ci, że dlatego, że on musi dosyć mądrze dysponować swoim czasem, w tym sensie, że on go i tak dzieli pomiędzy ileś tam biznesów, nie? Co nagrywamy dzisiaj? Nagrywamy odcinek o finansach osobistych, że tak powiem. Michał Szafrański, vloger. Wzajemny. Czerwony masz jeszcze? Wiem. Często masz takie sytuacje? Często. Tylko dzisiaj mniej, bo mamy zaparowane szyby, więc nie widzimy reakcji ludzi. Nie widać tu w środku, dokładnie. O czym to my? O tym takim wyrachowanym podejściu do czasu, nie? Tak, no bo wiesz co, ja rozumiem, że w biznesie takie rzeczy można robić, że ale według prywatnie mnie akurat nie, prywatnie nie za bardzo. Nie. Tylko zobacz, pytałeś o tym pracoholizm, więc pracoholizm ja bym powiedział dziewczynie, człowiek, że słuchaj, no dzisiaj ci poświęcę tylko 3, jeszcze mogę w tym tygodniu ci poświęcić 3 godziny na przykład, bo niestety mam zbyt dużo obowiązków, a mój czas kosztuje. No. A ja ci powiem, jak ja do tego podchodzę, w tym sensie, że jeżeli ja sobie czasu nie zaalokuję dla mojej rodziny, to najprawdopodobniej go zmarnuję. I mówię to uczciwie, tak jest, w to sensie, ciekawe, że usiądziemy, myślę, że tak. Czasami, jeżeli nie założę sobie, że idziemy na spacer, który trwa 2 godziny na przykład, możesz jechać prosto, jeżeli chcesz dojechać do mnie, to możesz jechać prosto w lewo, już będziemy, okay. Nie? Jeżeli ja tego czasu nie zaalokuję, to najprawdopodobniej go zmarnuje. W sensie takim, że usiądziemy przed telewizorem i jakoś to przeleci, nie? Niby rozmawiając, ale tak naprawdę coś tam oglądając. Więc ja wolę sobie wpisać spacer 14.00, 2 godziny, bo wtedy wiem, że okej, okay, wyskoczy mi powiadomienie, dobra Gabi, wychodzimy, tak? Czy życie z tobą jest trudne? Trudne o tyle, że ja jestem taką osobą, która jest dosyć pedantyczna w tym, co robi. I też trudne o tyle, że bardzo trudno pewnie Gabi jest wsiąknąć w to, co ja robię, zrozumieć to, co ja robię. Ona w pewnym sensie nie chce, dalej musisz pojechać. Aha. Jeszcze i tam dalej skręcimy w lewo. Ona w pewnym sensie, mówiąc, ona jest, wiesz, poza moim biznesem, a jeżeli jest poza moim biznesem, to trudno jej pewne rzeczy zrozumieć. Jakby jesteśmy parą, która się bardzo kocha, więc jakby Gabi chce mi pomagać w tym, co ja robię, ale nie potrafi, nie? Więc to jest o tyle trudne. Z drugiej strony trudne jest to, że na przykład mi jest potrzebny partner do rozmów biznesowych. Tak.
I Gabi nie jest takim partnerem. Znaczy niektóre wątki takie, nazwijmy to, związane ogólne społeczne, jakieś, tak? Typu na przykład jakieś relacje z innymi, wiesz, coś gdzieś mi nie trybi, więc to jestem w stanie z nią przegadać, nie? Ale takich stricte biznesowych nie. Chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, że w jaki sposób... Jest. Dobrze. Nie słyszeliście, prawda? W jaki sposób Ty się relaksujesz? To mniej więcej zdradziłeś, że jest to spacer, gdzieś tam spędzenie czasu z bliskimi. Pogranie sobie w Counter-Strike'a. No, prymitywne, proste rozrywki. A jaka towarzyszy Ci muzyka i jakie filmy? Bo jestem przekonany, że wiele osób, które będzie oglądało ten wywiad, obejrzy sobie go nawet dwa razy, dobra, żeby łapać więcej i iść Twoim śladem. Już mówię, jestem byłym breakdance'owcem. Nie byłem nigdy hip-hopowcem w sensie wykonywania hip-hopu, ale do roku 2000 miałem wszystkie polskie CD-ki wypuszczone hip-hopowe. Więc no, cały czas te korzenie są takie same i ja cały czas słucham tej samej muzyki, ale generalnie mogę słuchać wszystkiego. To też tak jest, nie? Dzisiaj, jeżeli mówimy o takim słuchaniu do pracy różnych rzeczy, to słucham spokojnych rzeczy i słucham hip-hopu, którego nie rozumiem, czyli na przykład francuskiego, nie? Albo no, czeski tam powiedzmy, że kumam, nie? Niemiecki trochę też kumam, więc jakby francuski jest taki najbezpieczniejszy dla mnie, to jest język, którego po prostu kompletnie nie znam. Polskiego hip-hopu też słucham, ale już mniej, dużo, dużo mniej w tej chwili. Raczej jestem z tych oldschoolowców typu tam Molesta i tak dalej. Nie nowa fala, nie multi. Tak, tak. Ta nowa fala, powiedzmy, i autotune jakoś mnie kompletnie nie przekonują po prostu, nie? Z amerykańskiego hip-hopu też jestem z tych wszystkich oldschoolowych rzeczy, w większości kolesi, którzy po prostu zostali już odstrzeleni, mówiąc zupełnie wprost, nie? Więc jakby to, jeżeli chodzi o muzykę. Czy muzyka mnie relaksuje? Nie, wiesz, ja dzisiaj lubię się zasilać w pewnym sensie wiedzą innych, w lewo skręćmy. Czyli słucham dużo podcastów, amerykańskich podcastów. Wiesz. Tim Ferriss absolutnie numer jeden dla mnie, jeżeli chodzi o umiejętność przeprowadzania fajnych rozmów. Długich, pogłębionych, aha, ciekawych. No, jeżeli ktoś nie słuchał podcastu Tima Ferrissa, zdecydowanie polecam. Nie? A propos tej muzyki, to zapytałem Cię o to z tego względu, że ja zauważyłem, że dużo bardziej produktywny jestem, kiedy słucham muzyki filmowej, kiedy słucham jakichś orkiestr symfonicznych. Tak, gdzie nie mam możliwości i potrzeby powtarzania mimowolnie słów, które lecą w danej piosence, prawda? Bo wtedy tak, powielam czyjeś myśli, często nawet głupie, a tak to mogę generować swoje, kiedy słucham muzyki bez żadnych słów. To ja mam tak samo. Ja słucham, wiesz, najlepsze tło do pracy dla mnie to jest calm.com, czyli wchodzisz na calm.com i słuchasz po prostu odgłosów natury, nie? Tak, i to też. Mi to idealnie sprzyja. Jednocześnie, wiesz, słuchawki Bose, które mają te mechanizm wyciszania tła, czasami wystarczy je po prostu założyć i przełączyć ten przełącznik, który nam wycina tło i masz, nazwijmy to, prawie ciszę, nie? Okay. I samo słuchanie tej ciszy, no to jest też to coś, co mi pomaga się skupić po prostu. No tak. No. Czyli drodzy widzowie, dzisiaj mamy dzień praktycznych rozwiązań. Mam nadzieję, że choć 5 osób z Was wdroży część tych mądrości w życie. Zapraszam Was po książki Michała Szafrańskiego do księgarni, nie, ale na jego stronę internetową. Druga książka jest w księgarni. Druga książka jest w księgarni. To powiedzmy może Finansowy Ninja jako książkę, która jest tak, poradnikiem finansowym w prawo i w lewo, nie? Jasne. A druga książka Zaufanie, czyli Waluta przyszłości, moja droga od 0 do 7 milionów z bloga, pod tytuł jasno tłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi, czyli tak naprawdę przedstawienie pierwszych 5 lat mojej firmy i wszystkiego, co się wiązało z takim zmianą kierunku biznesowego, zmianą sposobu zarabiania, bo to myślę, że to jest najtrudniejsza rzecz w każdej firmie, która zaczyna swoją działalność, nie? Jak znaleźć ten model, który jest modelem zarabiającym? Tak. Więc rozszerzenie tego wywiadu znajdziecie w księgarniach i na stronie internetowej Michała, a ja zapraszam Was w przyszłą środę o godzinie 18 na YouTube'a i także wpadnijcie na blog Jak oszczędzać pieniądze, bo dzięki temu będziecie bogatsi nie tylko finansowo, ale także mentalnie. Albo kanał na YouTubie Jak oszczędzać pieniądze, gdzie jest sporo ciekawych podcastów. Dobrze, Żółwiczek, dzięki Filip za zaproszenie, dzięki. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.